3 maja 2018. O kurde, ale rozbite. Jademy na rajza do Krakowa. A to już Oświęcim. Były niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz. Cześć. Cześć. Cześć.
I kamerzysta jest, cześć, o, dziewczyny. Cześć. No nie. Cześć. Ale grupa duża. No bo mówię, po to przerwa ta była, żeby się spotkać. No tam przyjdzie byli. No tam byśmy byli w środku, tam gdzieście siedzieli, nie? Po to się osiadłem, mówię, żeby tam wejść do środka. To mówię przerwa, po to na sikanie tam była. Bo tu nie ma nic przerwy, teraz krzoki. Ja już mam za sobą. No. Bez przerwy. Teraz? To ja jadę teraz wcześniej. Wiesz co? Tam, zarak, tam jest... To dobra, to będzie godzić się na mnie. No, dogonimy się. Tu się nie da pomylić. No, no raczej nie. Witek się zawsze pomyli. To tak na parę, to wtedy to żart. No, bo to mówię, że tam leżą jeszcze... O, i my tu jedziemy? Leżą na tych torach. Co? Kurde, no jest, do półtorej godziny. A ile kilometrów nie zrobili? Nikt nie wyprowadził. Bo ślisko, bo to deszcz, to była kostka. Czyli już nawet będzie jedna trzecia. Wow, ja to się tak liczę, że już tam Zimek. Blondyneczka została, no. Tak. Znaczy mi tu pan kolega z Bielska powiedział, ja z Dożenka dzwonię, Żenek nie odbierał. Dzwoniłeś się do Goroli? Nie. Nie, o, oni bardziej śmigają. Może taka szopca dziewczyna była jechała. No, nie, kolega z Bielska. No, nasza gadka jest najważniejsza, tak? Jeszcze gadka. Zosia, jeszcze gadka, nie. Nie, a gadka.
Chcieli się, niektórzy się pytali, żeby coś zjeść, nie? Chwilę możemy sobie zrobić to z pół godziny przerwy, nie? No. Ale kogo brakuje? No, takiej dziewczyny. Ty to nie znam. No, no właśnie. A kolega mówi, ty nie, bo tu jest pustynia błędowska. A, no, no i nawiało, nie? Klucze, Olkusz, tam gorki robią. My jak jeździli dawniej, to my zawsze mieli, jak wyjechali już Klucza, to już policja na nas czekała. Peloton przejeżdżał przez Olkusz i lotowali nas. Policja z przodu, z tyłu, na sygnale i my całym telefonem przejeżdżaliśmy przez miasto. To dawniej jak nas było, tak 100. A, no tak. Tak. Za miejscowość. Nie mam pojęcia. Słuchaj, ty byłeś na tym suchym tym. Jeżeli to całkowicie na tym filmie widziałem, nie? Fajnie to było? Ale to już... Dawniej, no. To już był 2002... No, to były stare dzieje, no ale też właśnie na nowe. Wtedy był właśnie remont tej... Niski poziom tej zapory był remont, tego wału. A, no tak, bo to musieli wodę wypuścić. Woda była wypuszczona. I tam się wyłoniły te szczątki tej miejscowości, co tam no, była. No, za drogi jakby, nie? Tam jest też historia związana z... Tam było sanktuarium. No po krótce pamiętam, no bo to jest na filmie. Tam było sanktuarium. Często właśnie zaglądam na tą stronę, bo to jest naprawdę nie trzeba specjalnych jakichś łamać zabezpieczeń. No tam jest wszystko wolne. Bo niektórzy to tam robią, że tam reklamy dawają i takie różne pierdoły. Też się mi chcieli to wpieprzyć, ale nie dałem mi. To wtedy jeszcze nie miałem kamery, to tak bardziej zdjęcia były. Tak. Tam była to sanktuarium, to w latach 50. tę zaporę budowali. Matka Boża z Gołysza. Ono jest teraz przeniesione do Chybia. No i historia jest taka, że taka przepowiednia niby jest, że bo to jest tak jakby kopia obrazu z Jasnej Góry. I tam jakiś tam człowieczek szedł na pielgrzymkę i niby ten obraz tam handlowali pod Jasną Górą, że niby jakiś gaz się zerwał i ten obraz do niego przyleciał. No i zawiesili go tam właśnie w Zarzeczu na drzewie. No i tam, że tam się cuda zaczęły dziać jakieś. Wybudowali drewnianą kaplicę, ale tam pielgrzymki zaczęły przychodzić, za mała ta kaplica była i zrobili murowaną. No i tak to było. Aż w końcu przyszedł plan 6-letni z Warszawy, że będzie budowane jezioro. No, Żalew, nie? Żalew. I ci ludzie mają stamtąd się wyprowadzić. Woda dla Śląska. Tak. No a ta kaplica była zabytkowa. Tyle, że w latach 50. z kościołem się w ogóle nie liczyli. Nie. I przyjechał biskup. Katowic, Bednosz się nazywał. No i miał, że tak powiem, nóż na gardle, bo trzeba było kaplicę po prostu rozebrać. No i było nabożeństwo, teraz 9 maja będzie właśnie tam odpust. Było nabożeństwo. To tam taka legenda jest, że też było tak ciepło jak teraz. Jak się nabożeństwo skończyło, to się nie napadało. I ci ludzie tam, no oni tak płakali, nie, że muszą się stamtąd wynosić. No dokładnie, i po prostu tam rozgrywali. Nie zapłacili praktycznie nic za te domy. Po prostu przyszli, masz się wynosić z domu i koniec. Damy ci tam jakieś mieszkanie w bloku i to wszystko. No a tam były całe gospodarstwa, które no po prostu no na pewno. No i oni tam były. Błagali tą Matkę Boską, nie opuszczaj nas, nie? No ale...
przenieśli ją do kościoła w Szybiu. Potem przez jakiś czas ją nawet wykradli z tego kościoła. I groźba przyszła, że nie będzie tych odpustów, jak nie ma obrazu. Oni zwrócili ten obraz. No i do tej pory tam jest. Ale niby jest taka przepowiednia, że ten obraz wrócił za to, nie jeszcze gdzie był. Że jezioro się zamuli i wyschnie. No pierwsza część przepowiedni się spełniła, bo tam było zapisane, że niby po 50 latach szczątki tej kaplicy się ukażą, faktycznie się ukazały, tak? Właśnie jaką wodę wypuścili. Ale niby obraz ma tam wrócić. Jak to się stanie, trudno powiedzieć. Jezioro było planowane na 50 lat. Za Wodowicami ta Świnna Porymba, to też tam tak. Wiecznie to tam budują. Piękne tereny. A kolega wszystko filmował. Dobrego opowiadania. A to mnie jeszcze namówili, żeby w noc sylwestrową jechać. Siostra mnie namówiła. Nie wiemy? Tak. Północ wybiła, to myśmy w Skoczowie byli na rowerach. Było ciepło, kurczę, 12 stopni w nocy było. O tej porze to już nie. A oglądałeś mecz wczoraj? Nie, nie. Ja oglądałem do 2-2 i potem nie wiem. Gasiłem telewizję.
Autostrady duże. Gdzie to jest? Na już panie połomice. Czyli masz za krótkie ramy w tym rowerze? Szczerze, to on już jest. On już powinien być na emeryturze ten rower. No, to masz za mały ten rower. Znaczy nie, no, no. Ale dobrze się jeździ. Na moim biegu dobrze, ja mam za dużo na ramę. Ale się dziwię, że Distel miał nawet to takie do tego drzewiec. No. Ja też kiedyś nie wiedziałem, jak to się nazywa. Jak to się nazywa? Drzewiec. Drzewiec? Tak. To na flagę drzewiec? Tak, ten patyk. Nie, patyk, ale to co się wkłada to ten patyk. A to nie, to nie wiem. Tego nie ma. Mogę i do grabek założyć, czy no. Do czegoś, to sztyl do. Właśnie, powiedziałem w sklepie sztyl i ona nie wiedziała, co to jest. Nie wiedzieli, co to jest sztyl. No to się trzyma, jak się gra. No właśnie. To sztyl w zasadzie do łopaty jest. No. Ale że nie wiedziała w ogóle, co to jest sztyl.
To jest chyba niemiecka nazwa. Ty. Tak, tak, tak. Nie? Tak. No i gwarowa śląska. A bo śląska taka sztyr, takie. Ale jest niemieckiego. Takie gwarowe takie, bo oficjalnie w języku takim czysto polskim. A w języku literackim to jest drzewiec. Drzewiec, no właśnie. Tak samo nie wiedziałem, że jest wizmes i to jest krawa. No. Tu prawdzie. A tu co? Aha. A w gwarze śląskiej krawat to jest binder. Kiedyś kolega się pomylił i zamiast binder, to powiedział bidet. No. No i teraz być tu mądry człowieku, co tam pisze. Jakaś rybna. Nie, to nie jest. Ale tu kłokocie jakiś. Thank you.
tam są łączane. I Wisła płynie. Chyba jakiś to Wisła, ale to jest jakiś chyba kanał. Nie? Ale chyba woda z Wisły. A to nie, na pewno, tylko to będzie jakiś taki tam podnoga, nie? Bo ta śluza to jest na tym kanale Wiślanym. Może nie to, to nie jest ten główny nurt, ale... Taki to w ogóle nie patrzy, gubi się na każdym skrzyżowaniu. Nawet jak wzdłuż Wisły jedzie, to się potrafi zgubić, bo nie trzyma się wału. Ja po prostu jestem pełen podziwu dla ludzi, jak się mogą gubić w dzisiejszych czasach. Ale tak jest, że właśnie i naprowadza. Wiercało! To jest twoje, bo ci się na chwilę nie umieszczą. No, możesz zrobić to. Nawet należy nam zrobić to. Tak. No można. Jeszcze do papier. Oj, to tutaj grupy mamy takie, bo akurat jeszcze kamionkę. Autami by nie musieli jeździć na autami. No, nie jeździli autami, to by rowerami też nie jeździli. Ale to powinien, na samochód powinien być ograniczenie, jak teren zabudowany do 20. Oni się sami się tam czasem, jak robiłem na tych stronach, zaraz się cieszę się, że powstaje mała gastronomia. Mamy tutaj właśnie na potrzebie do pani. Nie chcę się zauważyć. Tak, tak. Wcześniej taki nowy koszt. Właśnie ci państwo też mówili o tym, że tam byli właśnie. To jest moja ojczyzna. Thank you.
Thank you.
to już rynek w Skawinie. No, wygląda na to, że tutaj będą obchody święta Konstytucji 3 maja. Dzisiaj też jest 97 lat jak powstanie Śląska. Huta Skawina, huta aluminium Skawina. U nas były dzieci na koloniach ze Skawina. Łagiewniki osiągnięte. A przy to się skręca w prawe, jest albo jedziesz na wieńczkę. Ha. Panie powiadam, to jest radio autonizowana teraz. No. To jest ta słynna Zakopianka.
trzeba posiedzieć trochę teraz. A, klimatyzacja. Klimatyzacja tu jest. Kalwarii to śpiewek. A jeszcze targają. I to już są ogiwniki. Dzieci
wieka rogowego. To my tu tak wyliście dali. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu.
pierwszym liście adresowanym do gminy chrześcijańskiej w Kolejnie. Panie Ustawczyku i obdarz nasze czasy w pokoju, poróż nas swój miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwani szczęścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wszystkich tych osób, które przemawiały po raz pierwszy, to już reszta już powinna dowiedzieć.
Panu Bogu trzeba podziękować za to, że dzięki Jego łasce możemy dostać z Jego dzieła, Jego chwała, która Jemu się należy. Bóg zapłać księdzu biskupowi Piotrowi za bardzo cenne słowo w kontekście tematu tegorocznej pielgrzymki, mianowicie słowo polegające na Marię za przykład tej osoby, która uczy nas, jak rozpoznawać, akceptować i realizować nasze powołanie. W związku z tym mam do Was taką prośbę, abyście cały ten nadchodzący rok w taki sposób szerzyli, aby patrząc na to, co nas czeka, na to, co czeka mnie, co czeka każdego z Was, patrzyli na to, jak na wydarzenia, w których rozpoznajemy, akceptujemy i realizujemy to, do czego każdego z nas Pan Bóg wezwał i powołuje. Wy siostra miała tyle lat, ile my. A czemu nie jeździ? Ledwo chodzimy. Nie wiemy, czy... Ja też nie wiem. No wiem, że... No już więcej nie wiemy. Zapraszam. Wiesz, siostro, prowadzisz, gdzie jedziemy, nie wiem. Ja nie wiem. Może w karocie nie złożę. To gdzie jest kierownik? No kierownik tu jest. Na pewno nie jest to kierownik.
albo ten w prawo, albo tuż prawo. Tu nie jadę do Rzeszów. Wszędzie tu jadę do Rzeszów. Nie,
Proszę widzieć, proszę widzieć. Nie macie się do tego. Pan Warszawa, no za kogo? Za kogo? Przecież tego faceta. Tak. Kolega. Ale prowadzić wolno. No właśnie. Też nie wolno. A my są przywilejowani, nie? Tak. Na się nikt nie zawsze. Pojazd. A my jesteśmy w akcji. No przywilejowany. Mamy bilety, chcieliśmy zdążyć, że pociąg wcześniej odjechał. To nie nasza wina. Powinni zaczekać. Przywilej, że tutaj na pani ma bilety tutaj, nie? No tak czy nie? To 30, a może Trzebini? Na Trzebini to tam się kawał zrobi. Pewnie, że kawał. 50 km. A, 50. No to Trzebini jest najbardziej kawał. Ale gdzie do Katowic, to jest do Katowic. To jest Katowic, a się w Demetansji. A tutaj jest mój mąż, pan Jorny, że nie chodzi. Nie wiem, że idziemy. Ja jadę z powrotem do łazienki, to jest bardzo. Ja chcę do mamy, do żony. Może ktoś ma przyjrzeć w dłonie. Co? Ze spokoju. Jeszcze przystamy. Spokojnie, po kolegę nie wysiada. Tablice oświetleniowe, kolorowe, a nie informacja.
Bardoniu i tam będzie Podkarpacki. Wodę to kurczał chyda dosłownie. To jest niepośredni. Nie wiem, no popatrzcie mi się. A może by was nie było, ale... Nie, A święto to świeci się. Znali, że święto to zamkną wcześniej. Gdzie jedzie, a byś prosto ją, to czuję, że może być otwarte, jak wino klienta. Gdzie? Koło Jutka czy lokal może być otwarte, jak wino klienta. I możemy jechać koło Śledzia z Gminy. To tam to prawda nie skóra, to jest projekt. Spadł już. Czekaj, otwarty. Jest tam otwarty?
to jest otwarte, bo tam się coś wrócą. No tu prosto. Jest, bo tam człowiek coś. Ja. No to koniec tej rajdy. Taki mieszany skład był. 15 nas było. Ale powrót z Krakowa Kosmos dosłownie. Przyjeżdżamy na Bahnhof, czyli na dworzec. Nie dość, że my pobłądzili po Krakowie. To jeszcze było tak, że mieliśmy jechać na Oświęcim. No i Kasie gadają, że rowerów do tego pociągu i tego cuda nam już nie wezmą. Na pierwszy pociąg my się spóźnili. Cuk. No i na ten drugi gadają, że nie wezmą. No to skombinowaliśmy pociąg do Rybnika przez Katowice. Co się okazuje, tam też rowerów nie wezmą. Ale w końcu my się wciśli do tego pociągu. Wleźliśmy z tymi rowerami. Taką miło konduktorka tam była i pozwoliła nam jechać. Pod warunkiem, że nie będziemy utrudniać przejazdu innym pasażerom. I tak my zajechali do Katowic. Ona nam sprzedała, ta konduktorka, bilety. To było przewozy regionalne, bo w Małopolsce są inne koleje. Aż do Czechowic-Dziedzic te bilety nam sprzedała. Ale godo, że koleje śląskie nie respektują przewozów regionalnych biletu na rower. Że do pasażera ja, ale na rower już nie. Co się okazuje, godo, że w tym drugim pociągu będzie trzeba dokupić bilet na rower. Ha! No i dobra, siedlimy w tych Katowicach, pociąg na Zwardoń. W międzyczasie burza jak pierun leje wszędzie, a my na szczęście w tym pociągu. No ale w tym pociągu na Zwardoń przychodzi ten konduktor już z kolei śląskich. Pokazujemy mu bilety z tej Małopolski. Nawet się nie zająknął o tych rowerach, że trzeba jakąś dopłata, że nie respektują koleje śląskie. Podziwał się na bilety i poszedł. I tak my zajechali do Czechowic-Dziedzic. I teraz właśnie stamtąd jada, a już jest grubo po 11 w nocy. A wyjechałem stąd o 5 rano. Ale trasa na Kraków, powiem wam, przepiękna. Sam żeście widzieli na filmie. Także no, to życzenie, które było w grudniu, się spełniło. Przepiękna trasa na Kraków. Wiślaną. I to na pewno nie była moja ostatnia rajza w tamten region. Piękna trasa. Bardzo fest dziękuję wszystkim, co z nami jechali, panu Zenkowi, co prowadził. Trochę nas tam posmykał po Krakowie, ale warto było jechać mimo tych przygód z pociągami. Było super. Ja jestem zadowolony. Wszyscy są zadowoleni. Burze nas ominęły. Także nie ma źle. No i wiele to już mamy. 135 km, a jest już 11:30 w nocy. I ja właśnie dojeżdżam do domu.
Także dziękuję wszystkim za oglądanie.